Dziewczyny, jak zawsze, żeby było ładnie. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, No. to teraz powiedz nam, kiedy była ta pierwsza sesja? W Tak mi. połowie maja. W Dobra, w połowie połowie maja. maja. Jakoś 15 chyba dokładnie To nawet. już tak, to jest parę miesięcy temu. Co się zadziało po tej pierwszej sesji? Co się zadziało na plus, tak? W ogóle, jakie zmiany? Z dzisiejszej pozycji to generalnie myślę, że plusem takim największym to chyba było, że ja po prostu załapałam pozytyw. Taki, że właśnie, że coś się zadziało. Aczkolwiek dzisiaj, jak cofam się w czasie, łącznie do nawet maja, stwierdzam, że niewiele się zmieniło, poza może jakimiś aspektami fizycznymi. Ale tak żyłam w poczuciu, że no jak, nie może się nic dziać, to na pewno teraz jest tylko kwestia moich jakichś działań. Nie umiałam, ja nigdy nie byłam taka, że zrzucałam coś na garb czegoś. Nie cierpię być zależna od czegoś, więc po prostu uważałam, że to ja muszę się bardziej postawić. No ale jeśli tak, każda sytuacja, jakakolwiek, najprostsza życiowa, była z wynikiem ujemnym, no to ile można ten pozytyw trzymać? Jak to nie, tam to nie, tam to. I to się tak zaczęło zagęszczać. Łącznie do takiego stopnia, że ja poczułam jakiś pozytyw w samej myśli. I ciach. I po prostu już dostaję za to po łapach. Zaraz się ciebie zapytam o tym, z czym będziemy pracować teraz. Powiedz mi tylko, bo ja nie widziałam twojej pierwszej sesji. To nie Anetka wchodziła dla ciebie. Nie, nie, nie. nie, nie, Więc nie, wy nie. się nie znacie, wy się pierwszy My się raz. nie znamy. Dobrze, my nie będziemy i nawet nie chciałabym, żebyś nam opowiadała, co tam wyszło podczas tej pierwszej sesji, bo my sobie zaczniemy pracować nad tym, co teraz doskwiera. Ja tylko właśnie chciałabym się dowiedzieć, co cię skłoniło, żeby się zgłosić na drugą. W zasadzie, no właśnie te zagęszczające się sytuacje, już takie naprawdę. No, no już po prostu no już do takiego stopnia, tak jak mówię, do samych myśli, że to nie szło. To nawet wczoraj przed sesją właściciel nagle mi dzwoni, że pani Kasiu będziemy musieli się spotkać w czwartek, podwyższenie czynszu. No ja wiem, że to wszystko w życiu się dzieje, tak? Ale u mnie się dzieje, dzieją się tylko złe sytuacje. Ale przed tamtą pierwszą sesją nie miałaś takich myśli, takich odczuć, że planiesz? Miałam Miałaś. takie odczucia, natomiast teraz jakby to nabrało, powiedzmy, siły jeszcze większej, Zintensyfikowało bardziej. się, okej. Okay. Zintensyfikowało się do tego stopnia, że jestem ograniczona dosłownie tak, jakby mi coś stało przy twarzy, bo nawet mi siedzi, mówię, jakaś pozytywna myśl, od razu mam na tą myśl zagładę i po prostu ja ryczę, no bo, nie, no bo jestem tak skorumpowana, że nie mam, Dobra, nie mam na czujesz się co skorumpowana. Wziąć. Dobra. Tak. Nawet na oddech, tak? No, nawet wręcz musiałam przez ten cały miesiąc do takiego stopnia doszło blokować jakikolwiek pozytyw, albo w ogóle być obojętna, bo tylko jakikolwiek wyłapany pozytyw w czymś albo w myśli, automatycznie byłam, dostawałam po tyłku za to, więc no... Dobra. Straszne. Dobrze, no to Kasiu, teraz już możesz nam opowiedzieć swoje punkty. Ja mam je oczywiście otwarte na mailu, ale i tak cię poproszę, żebyś dała szansę Anetce się z tobą połączyć. Jasne. To, co się na pewno nie zmieniło i cały czas trwa, to są zimne stopy, zimne ręce. To praktycznie jest... To takie nagle jest. Najczęściej to się dzieje wieczorami. Puchnięcie nóg. Tu to jest amplituda. To może być w ciągu dnia, to może być teraz, może być za chwilę już lepiej. To jest niezależne od sposobu żywienia, niezależne od niczego. To, co też w ostatnim czasie, bo mieszkam z moją mamą i jesteśmy w stanie obserwować moją osobę no razem. I ona bo jeśli się nie mylę, to twoja mama nawet do mnie napisała. Nie mylę się? Tak, tak. Tak, bo dlatego, że się bała, że jak ja napiszę, to ta wiadomość nie dojdzie. A nie wiem, czy się zdarzało, więc brałyśmy to w dwie siły. Dobrze, dobrze, rozumiem. Tak. I właśnie spuchnięcie brzucha. Taki jakbym była dosłownie w ciąży któryś miesiąc i on, ja ćwiczę, ja jestem osobą ćwiczącą, dobrze się odżywiającą, ten brzuch nie niknie. Najczęściej go widać najbardziej na zdjęciach. To, co się teraz, mówię, styczeń to był amplituda tych wszystkich objawów, więc ja najbardziej na tym styczniu bazuję, bo on, że tak powiem, pokazał, co się w zasadzie działo przez ten cały czas, był takim skanem całego tego okresu, chociażby od ostatniej sesji i całego życia. Brak sił i odczucie ciała jako niepełnosprawne albo stare, takie niedołężne. Ja po prostu
No nie ogarniam najprostszych czynności. Ja mam 34 lata, a ja po prostu się czuję gorzej niż moja babcia. Ja mam, czuję, jak mam powykręcane do wszystkiego ręce, brak logiki w robieniu czegokolwiek. Co też mi idzie wszystko. Patrzę na przykład na zegarek, a zrobię to w pół godziny, patrzę, minęły 2 godziny. I ja, jak to możliwe? No myślę, że to właśnie z racji tego działania w jakichś dziwnych, abstrakcyjnych w odczuciach fizycznych, no bo to jest niemożliwe, żeby coś robić, mówię, coś, co maksymalnie może trwać 30 minut, ja robię to ponad stan czasowy. I jeśli chodzi o fizyczne, to są takie najgłówniejsze, to jest właśnie to, ja nie ogarniam swojego ciała przede wszystkim. No i te spuchnięcia, zarówno dziwne nóg, albo brzucha. I to jest też właśnie dziwne, że jakby moje ciało było podzielone na pół, bo tu dzisiaj się gotuje, jest mi po prostu gorąco, natomiast od pasa w dół po prostu chłód, lód. Mm-hmm. A to jest takie dziwne. I gdzie mniej więcej? Od pasa ten podział? Od pasa w dół, dokładnie. Mm-hmm. I tu jestem najbardziej spuchnięta. Tu to będę za chwilę, nie wiem, już kości. Natomiast od pasa w dół ja jestem brzuch, nogi całe po prostu spuchnięte. Moja mama to widzi bardzo. Mm-hmm. Jest dziecko, ty normalnie te nogi masz się takie spuchnięte, że a ja mówię, no, i nie jest to zależne ode mnie. Okay. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o fizyczne. Jeśli chodzi właśnie o te mentalne, te energetyczne, na pewno odczuwam obecność innych bytów. Na pewno odczuwam... I teraz powiedz mi, po sesji nic się nie zmieniło? Tak jak przed sesją, tak po? Czy jest powiem jakaś tak, różnica? Bardziej wzrastała od czasu sesji moja świadomość, że jeszcze coś jest nie tak. Moja mama pierwsza to mówi, coś jest, Kasia, jeszcze nie tak, musisz zrobić, że musisz. Mówi, nie, na pewno jest wszystko dobrze, to jeszcze wszystko jest zależne ode mnie. No ale niestety, no im bardziej chciałam i walczyłam, że to jest zależne ode mnie, tym bardziej dostawałam, tym bardziej horyzonty, że tak powiem, świadomości mi się rozszerzały, a im bardziej ta świadomość rosła, tym bardziej dostawałam, że tak powiem, bardziej po tyłku, bardziej tych rzeczy takich właśnie dziwnych przychodziło. I właśnie poprzez na przykład takie rzeczy jak sny, gdzie ja ciągle gdzieś ginę w jakichś dziwnych okolicznościach. To poczekaj, najpierw powiedziałaś, że masz poczucie obecności, tak? Tak, ale zwłaszcza ona się ujawnia właśnie w snach. A w snach, że giniesz. Albo jakiś taki nieapetyczny, dziwny rodzaj snów, który ma mnie totalnie zniesmaczyć, by straszyć, dać poczucie winy, strachu, dyskomfortu. To jest na pewno to. A w ciągu dnia ja słyszę głosy, słyszę jakieś różne zaśmiewki, na zasadzie ty i tak jesteś nasza, to ci nic nie da, no wyzwiska, naprawdę takie rzeczy, coś po prostu niesamowitego. To gonienie czasu, które już wspomniałam, nadmierne jego tracenie, albo na przykład, załóżmy, miałam taki przykład, Sylwester to był chyba namiastka spójności wszystkich właśnie czynników, które na mnie działają. Po pierwsze, nic nie szło, nic po prostu nie szło, wszystko po prostu szło kamieniem, a to buty się rozleciały dzień wcześniej szybko do szewca, a to sukienka rozwalona. Miałam taki kontrast, bo mojej mamie szło przyściutko, tak, a szłyśmy razem, a mi nie szło nic. Buty rozwalone, dzień wcześniej sukienka przez krewcą, która zawsze robiła wszystko super, ja musiałam do pierwszej w nocy dzień wcześniej siedzieć. W dzień już samego Sylwestra wszystko się we mnie częsło, nic nie szło. Praktycznie się nawet do tego Sylwestra prawie że spóźniłyśmy. No właśnie, no to bym mogła wymieniać i wymieniać i wymieniać. Totalny stres. I właśnie to gonienie czasu zazwyczaj jest w momentach, kiedy mi na takim wyjściu zależy. To jest randka. Związane z A to jest zawsze z wyjściem związane? Tak, do ludzi, cokolwiek do ludzi. Okay. Załatwienie, jakaś randka, jakieś spotkanie. I ja mam tego czasu w nadmiarze 5 godzin. Po ludzku wiem, że się wyrobię, no bo przecież kto się nie wyrobi w 5 godzin. Natomiast zawsze się coś dzieje na 5 minut przed wyjściem, że tak, albo mi trzaskają rajstopy, albo buty mi się psują, albo w sukience, którą mam do wyprasowania, nagle się dziury pojawiają. No i trudno, żeby się wyrobić czasem, prawda? Jak to trzeba ogarnąć i trzeba... Okej, zobaczymy to sobie. Tak.
No właśnie, to jest właśnie ten splot niemiłych zdarzeń. Właśnie w takich momentach, kiedy mi na tym zależy, żeby już wyjść, żeby się wyrobić, żeby ma być fajnie, zawsze wtedy jest tego. Albo właśnie w momencie, kiedy wzrasta mój optymizm, jakiekolwiek czym się cieszę, wtedy dokładnie. Na przykład ostatnio jechałam do kina, telefon zostawiłam w autobusie. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Takie niewyjaśnione sytuacje. Ja wiem, że to wszystko się ludziom zdarza, ale uwierzcie mi, że należałam do osób, z których się śmiało, że ja mam w torebce Google i wszystko się znajdzie i ogarniałam życie za całą moją rodzinę na 5 dni do przodu. A ja nie ogarniam siebie w ostatnim czasie do takiego A stopnia, kiedy że... to się zmieniło właśnie, Kasiu? Kiedy z takiej osoby, która ogarniała wszystko, Myślę, stałaś... że wraz z tą świadomością o istnieniu czegoś i właśnie po ostatnim tym styczniu, kiedy już przygadałyśmy już na wszystkie sposoby z moją mamą, że oni tak działają, oni mogą tak działać, oni tutaj analizują... Dobra, ich zostawmy w wiecie, spokoju, bo oni to, tak. to jest dopiero kwestia sesji, Tak. także Ale mówię, nie masz takiego, świadomość... takiej daty, takiej, wiesz, takiego momentu, ach, i tutaj się zaczęło. Myślę, że dla mnie takim najbardziej momentem, gdzie ja sobie uświadomiłam, no nie mam na to już wpływu, to było to, że miałam taką, mam w zasadzie cały czas, cudowną relację przez ostatni rok, która jak amplituda, my się schodziliśmy, w dziwnych okolicznościach się nie mogliśmy spotkać, rozstawaliśmy. Ja w jakiś dziwny sposób też chciałam to zakończyć, chociaż bez sensu kończyć tylko dlatego, że jest dobrze. I nagle w momencie, kiedy było super, doszło do tego spotkania w końcu po sesji Kalo, dostaję, wiesz co, ale może jednak to zakończmy. I taki szok dla mnie. I ja mówię nie. I w ogóle ta osoba zaczęła gadać do mnie w ogóle jakby nie sobą, nie swoimi emocjami. I co wtedy czułaś, kiedy dostałaś taką wiadomość? No właśnie chyba wtedy taka poszła do mnie świadomość, że coś jest na rzeczy, że nawet ludzie do mnie przemawiają jakby, przez ludzi do mnie przemawiają nie oni, nie ich emocje, nie ich, że tak powiem, głosy, bo to jest niemożliwe, żeby w momencie, kiedy osoba jest taka na tak, 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 nagle zmienia zdanie o w zasadzie nie 180 stopni, ona się zmienia o 360 stopni, jest zupełnie inną osobą. I ja mówię tak, im bardziej też chciałam na przykład nadawać czemuś pozytyw, nawet w takich kontaktach między ludźmi, tym bardziej obrywałam tak, jakbym mówiła do nich czymś, czego nie chciałam w sobie uruchamiać. To też było i było odczytywane mimo mojego pozytywu zupełnie innego. No i właśnie, i ostatni taki chyba najważniejszy tutaj temat, bo już dotknęłam tematu mężczyzn. Mam poczucie, że mam być totalnie sama. W momentach, kiedy chciałabym zbudować jakąś relację, jest ku temu możliwość, zaczyna się pięknie, ładnie, od jakiejś wiadomości, nagle pach. I ja już to posegregowałam to wczoraj. A to powiedz mi tylko jeszcze, czy nad tym punktem pracowaliście z Kalo? Nad tym tak. poczuciem? Czyli to już było jeszcze zanim tamtą sesję tak, zrobiłaś? Okej, okay, dobra. W zasadzie, co dziś wymieniam, one gdzieś tam przepracowane miały być, natomiast z racji, że chyba nie zostały do końca dotknięte gdzieś tam bardzo głęboko, one, że tak powiem, nabrały siły, że tak powiem, i nie działają jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się wyostrzyły. To proponuję, żebyśmy zaczęły pracować. No właśnie, dokładnie tak. Wszystko, ja tylko Kasiu? Jeszcze, Milenko, wspomnę Słucham. Właśnie, że jeśli chodzi o tych mężczyzn, to no właśnie, cokolwiek, w jakimkolwiek już kontakcie jestem albo niewidoczna, to ja już podzieliłam to, albo jestem przez tych fajnych mężczyzn, z którymi mogłoby coś być, niewidoczna, nagle oni dostają jakiegoś dziwnego obrazu mojej osoby. Tak, ale to jest już opowieść jakby z pozycji racjonalnej, z pozycji tego, co doświadczasz fizycznie. A my chcemy znaleźć, jaka jest w ogóle blokada no właśnie, tych, jaka jest tych naszych. Więc to, co racjonalne, odłóż na bok, bo my, to ja wiem, że ty wiesz. Nie mam wątpliwości, że ty wiesz, ale my chcemy dostać się tam, do tej podświadomości, do tego, czego nie wiesz. No właśnie. Bo jeśli ty coś wiesz, to sobie tak. byś, jakby to była ta wiedza, ta blokada, to ty byś sobie to rozwiązała z poziomu no tego właśnie. Racjonalnego. Dlatego odkładamy całą tę wiedzę, którą masz na bok. Dobrze. To w takim razie, Mileno, najważniejszy punkt, który też był przy Kalo, miał być, że tak powiem, oczyszczony, to, że my ciągle z moją mamą jesteśmy powiązane. My się już rozdzielałyśmy, rozstawałyśmy, mieszkałyśmy osobno, znowu mieszkamy razem i to znowu mieszkamy po sesji z Kalo.
Też jest ta relacja w pewien sposób psuta jakąś dziwną agresją między nami, co jest takie trochę irracjonalne, bo my naprawdę mamy dobry kontakt, ale widać, że jest on w jakiś sposób psuty. I mówię, jest tak zagęszczony, że my musimy znowu być razem, zależne od siebie, w irracjonalny sposób. Okej, okay, dobra, zobaczymy to sobie. W zasadzie Gotowa, wręcz Kasiu? całkowicie, tak. Ewentualnie, gdybyśmy potrzebowały zawołać twoją mamę, ona się zgadza na to? Ale tylko w sposób mentalny, tak, bo jej nie ma tutaj A dzisiaj ze nie, fizycznie nie, w ogóle o tym nie mówimy, coś ty. To bardzo mną. dobrze, że jej nie ma, to znaczy, że masz, wiesz, przestrzeń do swojej pracy, super. Kasiu, to weź sobie parę głębokich oddechów, zamknij już sobie oczy. Zaczynamy. Tak, jak najbardziej. I pamiętaj, nasza hipnoza polega na głębokim relaksie. Będziesz wszystko czuła, wszystko słyszała. Gdyby gdzieś zaczął się pożar, to spokojnie otworzysz oczy i ewakuujesz się. Także nie martw się o nic. Nie, jestem tak gotowa do boju już po Super. prostu. Ale nie z pozycji agresji, tylko takiej chęci Wiem, rozwiązania wiem, wiem. Idziesz problemu po w siebie. zasadzie. Oczywiście. To weź sobie parę głębokich oddechów. Teraz, kiedy już czujesz ten swój oddech, pogłębimy go. Weźmiesz, nabierzesz powietrza i jak nabierasz, zaciskasz wszystkie swoje mięśnie, łącznie z pięściami. A kiedy wypuszczasz, rozluźniasz wszystkie mięśnie. I tak parokrotnie zrób. Wdech, napięcie wszystkiego. Wydech, rozluźnienie. Z każdym wydechem to rozluźnienie się pogłębia i czujesz, jak rozluźnia się coraz więcej Twoich mięśni, coraz głębsze partie. I teraz już możesz wrócić do normalnego oddychania, mając świadomość, że Twój oddech dociera do najgłębszych części Twojego ciała. I wymiata razem z wydechem wszystkie napięcia mięśniowe i mentalne. I teraz powolutku policzę od 10 do 1, po to, żeby Twoje ciało zrelaksowało się jeszcze bardziej i zapadło w kanapie jeszcze głębiej. 10. Czujesz, jak twoje stopy robią się przyjemnie ciężkie. Przyjemna ciężkość ogarnęła już całe Twoje nogi i czujesz, jak obejmuje Twoje biodra. Całe Twoje nogi ciężkie, zapadające. Pięć, plecy,
Barki, ramiona i ręce. Ciężkie. Dwa. Ten przyjemny ciężar przemieszcza się przez kark, szyję i twoja głowa robi się przyjemnie ciężka. Kasiu, policzę od 1 do 3. Kiedy powiem 3, znajdziesz się w jakimś wspomnieniu lub jakimś śnie. 1, 2, 3. Powiedz mi, gdzie jesteś, Kasiu, co widzisz? Znaczy, jak już nawet zaczęłaś liczyć, moje myśli tak zaczęły już krążyć wokół snu, który to nie był snem. To było podczas tej indukcji sprawdzającej. Przyszła mi taka wizja. Ja to nazwałam jak za kurtyną, w tym całym, tam gdzie się szykują, w garderobie. O, taka scena dwóch kobiet, jedna starsza, druga młodsza. Znasz te kobiety? Ja czuję z nimi jakąś więź i strasznie mnie przez ostatni czas ta wizja została i strasznie jakby mnie kusiło w nią Jak wejść. Wyglądają te kobiety? Starsza kobieta jest jakby matką tej młodszej dziewczyny. Stoi, siedzi, co robi? Ona generalnie chodzi z takim długim papierosem, cygarem. Takim, nie wiem, ja to gdzieś obrazuję, gdzieś lata 20. A jak jest ubrana? Są to na pewno jakieś długie suknie, ciemne, ale tak konkretnie tego nie widzę. Wiem, że jest bardzo krytyczna wobec tej dziewczyny, którą też widzę. To teraz przyjrzyjmy się tej dziewczynie. Jak wygląda ta młoda dziewczyna? Ona stoi, ona generalnie jakby się przymierzała w jakiejś kreacji, w jakimś czymś, na jakimś takim podejście i chciałaby uzyskać aprobatę od tej starszej. Natomiast ile ma lat ta młoda? Ja nie wiem, ja czuję jakąś więź z tą dziewczyną i gdzieś jakby była albo w moim wieku, albo blisko mojego wieku, gdzieś tak 30 lat. Na pewno jest dużo młodsza, więc to takie mam wyobrażenie, jakby to była matka i córka. Ona strasznie chce zasłużyć na aprobatę tej kobiety, natomiast ta kobieta zamiast jakby wyczuwa, że ta córka, czy też ta młodsza chce tej aprobaty, wręcz nawet tej aprobaty nie okazuje, tylko krytykę. Zostawmy tę matkę na boku. Zbliż się do tej, która stoi na podejście, do tej, którą nazywasz córką. I spójrz jej w oczy. I powiedz mi, co widzisz. Znaczy, co to zobaczyłam siebie? Twarz swoją. To jesteś ty? Kasiu, ile masz lat tam? Teraz już możesz na siebie patrzeć. Ile masz lat? Gdzieś mi przyszło, że 28. 28 lat. Dokąd się wybierasz? Na co się szykujesz? Słyszę, że na jakiś występ. To ty będziesz występować, czy będziesz widzem? Będziesz oglądać? Nie, że ona będzie występować. Tak by komunikacja między nami szła, że ja się pytam i ona mi odpowiada. No, spokojnie. Więc ty będziesz występować tam jako ta dziewczyna. Czym się zajmujesz? Śpiewasz, tańczysz? Jesteś aktorką?
Nie wiem, może coś, nie wiem, będę mówić to, Mów to, co co przychodzi. Pierwsze, co przychodzi. on coś na zasadzie burleski, to będzie nie Aha. burlesk, na zasadzie, że i taniec Burleska. śpiewie, tak, o właśnie. Czyli to rodzaj takiego kabaretu. Lubisz tę pracę? No tak dużo mówi, że lubi to znaczy ja mówię to, co ona mi odpowiada, bo ona odpowiada, że ona słyszy jakby twoje pytania i odpowiada, że ona Chcesz ją to robi, o. przepuścić? Chcesz przepuścić siebie z przeszłości? Może tak będzie łatwiej. Zostaw mnie w takim razie ze sobą, tylko powiedz mi, jak miałaś tam na imię. Coś na i. Jakkolwiek, żebym mogła was identyfikować, ciebie z teraźniejszości i ciebie z przeszłości. Na zasadzie Irma, coś Może być takiego. Irma, bardzo ładnie. Zostaw mnie w takim razie z Irmą. Już. Hej, Irmo. Witam. To ty nas zawołałaś? Tak. Po co miałyśmy do ciebie przyjść? Zobacz, przyszłaś, zawołałaś siebie z przyszłości, zawołałaś też nas. Po co? Co się dzieje? Czuję smutek. Gdzie czujesz ten smutek? Sercu. Co to za smutek? Z czym jest związany? Z moją mamą. Z czym jest związany w kontekście twojej mamy? O co chodzi? Żeby była ze mnie dumna. A nie jest? Czuję, że nie. Zaraz zajmiemy się twoją mamą. Powiedz mi, lubisz swoją pracę? Bardzo. I na nią się szykujesz? Do niej? Masz wybraną już kreację? No właśnie ją przymierzam, ale mamie się nie podoba. To dlaczego pozwalasz, żeby była w twojej garderobie? Skoro jest malkontentem, ta twoja mama. Bo zależy mi na jej opinii. Od kiedy zależy ci na opinii mamy? Zasadzie od dziecka. Tak, dziecka. Od dziecka. Twoja mama jest twoim menadżerem? Kimś w tym rodzaju? Tak. Więc masz mamadżera. To teraz odwróć się do tej mamy. Spójrz jej w oczy. I powiedz mi, co widzisz w jej oczach. Krytyk. I kiedy widzisz, patrzysz w te oczy, która z twoich części się uruchamia? Gdzie odczuwasz tę krytykę? Strasznie czuję ciężkie ramiono prawe. Dobrze, zobaczmy to prawe ramiono. Co tam jest w tym prawym ramieniu? Jakby coś rwało. Co cię tam rwie? Jakbym miała całe z blachy. Spójrz mamie jeszcze raz w oczy i zapytaj, dlaczego krytyka w jej oczach sprawia, że ty masz blachę w swoim ramieniu. Co ci odpowiada mama? Mówi, że tak musi być. Kto tak odpowiedział? Teraz czuję całą tą stronę, aż po głowę. Dobrze, Ciągnięcie i zaczynasz ból. sobie uświadamiać. To teraz zobacz przepływ energetyczny między sobą a tą mamą. Jak jesteś z nią połączona? Tak jakby ona wyciągała rękę i zaczęła trzymać tą część właśnie. Tę blachę? Tak, czyli tak jak
ja, to ona stoi naprzeciwko mnie i dokładnie tą samą stroną jest przepływ, ona ją trzyma. I zobacz, co przepływa między wami dokładnie. Ale jakby nasze te części były całkowicie połączone, jakby były zrośnięte, ale właśnie nad takimi blachami, nie po ludzku, fizycznie ciała. Irmo, zobacz siebie w momencie narodzin, jako Irma. Powiedz mi, czy już byłaś zrośnięta z tą mamą? Zobaczyłam siebie w takiej... jak w folii aluminiowej, w takiej bryle, w takim kokonie, jak z folii aluminiowej w brzuchu, nawet w tym momencie. A byłaś już zrośnięta tym ramieniem, tą prawą częścią z tą mamą, czy jeszcze nie? Nie pokazuje mi się takie... W takim razie od jednego, policzę od jednego do trzech, na trzy. Znajdziemy się dokładnie na chwilę przed tym, zanim się połączycie. Na chwilę przed. Raz, dwa, trzy. Gdzie jesteś, Irmo? Gdzie jesteś? Leżę w łóżku i ile masz lat? Była no właśnie starą osobą leżącą w łóżku. Czujesz się staro, czy jesteś stara? Obejrzyj siebie z boku. To jest jeszcze sprzed wcielenia Irmy? Tak. To teraz rozejrzyj się wokoło. Jest ktoś przy tobie w tym pomieszczeniu? Jakby z lewej strony jakaś kobieta. Kim jest dla ciebie ta kobieta? Patrzysz na siebie z boku, na całą sytuację z boku. Już wiesz, kim ona jest dla ciebie. Niby córką, ale... Dobrze, przyjmijmy, że córką. Ale adoptowaną? Tak bardziej. Jest jakąś przyszywaną córką dla ciebie. I co tam robi w tym pokoju, kiedy ty leżysz jako ta starsza osoba? Wyczuwam jakieś złe emocje, które ona kieruje wobec mnie. I co się dzieje? No, życzy mi jakby szybkiej śmierci. Ona jakby... No, nie ma dobrych emocji wobec mojej osoby. Jakby się cieszyła, że za chwilę umrę. Zobacz, czy oprócz was dwóch jest ktoś jeszcze w tym pokoju? Widzisz lub czujesz kogoś jeszcze? Nie widzę. Umierasz? Ciężko powiedzieć. Na pewno mam bardzo małe, taką bardzo małe siły witalne i takie bezwładne to ciało. To przesuń czas do przodu. Idź do momentu swojej śmierci. Twoje ciało umiera. Powiedz mi, co robisz. Co robisz, kiedy twoje ciało umiera? Tak jakbym błądził. Czyli wyszłaś ze swojego ciała? Którędy wyszłaś? Tyłem głowy. Dlaczego akurat tamtędy? Dlatego, że tutaj jakbym po prostu była odcięta, nic nie czuła. I co cię odcinało? To jest jeszcze głowa, jest taką miejscem, rozumiem, gdzie coś było. I co cię odcinało od reszty ciała? Jakiś rodzaj paraliżu.
To był naturalny paraliż obumierania twoich organów, czy coś sztucznego? Czuję teraz paraliż w twarzy. Opada mi cała ta część. Twoje ciało umiera? Przyszła mi taka wizja, że ta córka niby coś mi podała do wypicia. Żeby przyspieszyć twoją śmierć? I to spowodowało paraliż tych organów? Więc wychodzisz tą częścią, która jest jeszcze aktywna, tak? Która jest jakby jeszcze świadoma, bo ciało już po prostu jakby było nieświadome. Natomiast tutaj co prawda czuję ból szczękości, opadanie tej części policzka, taki jak bezwład, ale z drugiej strony czuję, to jeszcze tutaj gdzieś jest ten proces świadomości. Dobrze. I wychodzisz ze swojego ciała. Co czujesz, kiedy wyszłaś ze swojego ciała? Zawodu, taki rodzaj, że jeszcze nie teraz, że dlaczego tak? Więc za niesprawiedliwość? Co? Tak, właśnie. I dokąd idziesz? Może nigdzie nie idziesz, ja nie wiem. Powiedz mi, co robisz. Najpierw przyglądałam się do całej sytuacji jakby z góry, właśnie z tym takim poczuciem, że dlaczego ona mi to zrobiła. A z drugiej strony to, co ona zrobiła, jakby ktoś mnie przejmował. Kto? Zobacz, kto. Czuję dwie postacie. Zobacz, kto. Jakbym ja się obracała do tyłu, a tutaj mnie już ciągną dwie postacie gdzieś do przodu. Spójrz na nich i powiedz mi, kto cię ciągnie. No nie wiem, no jakby dwa krokodyle, takie co Dwa krokodyle, okej. Okay. Znaczy, a teraz... Z pysków, tak to zobaczyłam. Okej, okay, w porządku, mogą być dwa krokodyle. Dla mnie to zawsze jest jeden pies, jak wyglądają. Chcę tylko, żebyś ty mi powiedziała, jak ich widzisz. I oni mnie porywają, a ja jeszcze jakby, jeszcze wracam się, odwracam głowę i żyję jeszcze. Dlaczego? Ja tam chcę wrócić, to nie tak miało być. Czy zostawiasz jakąś część swojej energii tam? Świadomą bardzo, tak. I gdzie jest ta energia, którą zostawiasz w tej sytuacji? W głowie, nawet czuję takie tutaj ciągnięcie. W głowie tamtego ciała? Tak. I co się dalej wydarzy z tobą? I jakaś twoja część, twoja esencja jest zabierana? Dokąd? Jakby wszedł jakiegoś guru, sędziego, który ma zadecydować, co ma być ze mną dalej. Spójrz temu guru w oczy i powiedz mi, jak go widzisz. Widzę, jakby miał takie rogi, coś na zasadzie jeleń, byk. Siedzi, duży, taki jest dosyć duży, ale całe ciało ma pokryte jakąś płachtą. Twoje oko mentalne może przeszyć tę płachtę. Jak wygląda jego tułów? Niby jest ludzkie, ale to wszystko jest takie karykaturalnie wielkie. Wielkie łapy, wielkie nogi. Więc bardziej przypomina jakąś krowę, czy jakieś inne zwierzę? Takiego byka tutaj z twarzy, z pyska. Więc reszta jest jakby taki człowiek, ale taki... taki karykaturalny, tak? Czyli te łapy, to wszystko jest takie monstrualne. Okej, okay, w porządku. To teraz powiedz mi... A oni mnie cały czas trzymają. A dlaczego cię trzymają? Boją się, że gdzieś uciekniesz? Tak. I dokąd byś uciekła? Z powrotem.
do tego ciała. Co byś chciała zrobić jeszcze w tamtym ciele? No, móc wyjaśnić tą sytuację z tą niby córką. To teraz powiedz mi tylko, czy tamto ciało już całkowicie obumarło. No, chyba tak, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć co do głowy. Bo tam jest jeszcze jakaś twoja część. Rozumiem, zaraz do tego wrócimy. To teraz powiedz mi, co mówi do ciebie ten guru? Tu już moje decyzje, wręcz się śmieję, że to już twoje decyzje to już są żadnymi decyzjami, to już jest nasze teraz decyzje. A ja chyba dlatego tak bardzo chcę wrócić tam z powrotem do tego ciała, żeby móc jeszcze o czymś decydować. A powiedz mi, znasz go? Widziałaś go już wcześniej? Albo któregoś z tych dwóch? Ty wiesz. Znasz go? Nie przypominam sobie. Nigdy nie byłaś w tym miejscu? Nie. Nie. Okej. To teraz idziemy z powrotem tam, do tego ciała, z tą częścią twoją w głowie. Patrzysz na wszystko z boku. Powiedz mi, co się z tobą dzieje, z tą częścią świadomości, którą zostawiłeś w swojej głowie? Cały czas jest ten żal, ten smutek, że ktoś bez mojej zgody decyduje o moim istnieniu, nie daje mi możliwości wyjaśnienia tej całej sytuacji. Powiedz mi, czy ta twoja część, ta świadoma, która chciała wyjaśnić tę sytuację, opuszcza w którymś momencie to martwe ciało? Tak, ona podąża wraz z tymi krokodylami, aczkolwiek jest w nim narastający ból. Im bardziej oni mnie zabierają, tym bardziej chcę wrócić z powrotem. Ale wie, że jakby ta droga jest niemożliwa. O, to jest tylko takie przyglądanie się wstecz. Skąd przyszli ci krokodyle? Skąd wiedzieli o tobie? Jakby od tej córki. Zobacz ich konwersacje. Co im powiedziała, że cię odkryli? Jaką informację im przesłała? Że o tym i o tym czasie będę gotowa do zabrania. Że ona da znać. I jak im dała znać? No właśnie podając mi ten napój. No i wtedy w pewien sposób już to jest proszę, ona jest już wasza. Zobacz, to dawało taką szybką reakcję otępienia ciała, że to już nie trzeba było czekać nie wiadomo ile. Że ona nie musiała odliczać zegarkiem w ręku, że to dopiero bądźcie za, nie wiem, to jest takie śmieszne, bądźcie za godzinę. Okay. Po prostu, że to spowodowało, że oni już mogą praktycznie przyjść. I przyszli i wyciągnęli cię z ciała. Tak, bo ja czułam normalnie rwanie. Ale jakaś twoja część została w głowie? Czy nie? Zobacz siebie energetycznie. Zobacz, czy całe twoje ciało energetyczne, cała twoja esencja poszła z nimi, czy jakaś twoja część została tam. Cały czas jak się właśnie skupiam, czy coś zostało tam i czy ta głowa też tam poszła, to cały czas mnie ta głowa w tym momencie autentycznie boli. W takim razie zobacz do wnętrza swojej głowy teraz. I zobacz, co cię tam boli. Miała jakąś taką przez taką nakładkę. Do czego to służy? Kasiu, do czego to służy? To, że oni wiedzą, że mogą już po mnie przyjść, tak jakby, że to jakimś byłoby chipem, który pomiernikiem,
nie wiem, coś takiego, że oni wiedzieli, że mogą faktycznie już w tym momencie przyjść. Czy ten implant jest wykorzystywany w twoim życiu, w życiu Kasi? Przychodzi mi, że tak, że w jaki sposób? Że dzięki temu słyszę te głosy. Kto do ciebie mówi? Ten cały władca. Zawołaj go przed siebie. Zawołaj go, Kasiu, przed siebie. Teraz, dzisiaj, tutaj. I powiedz mi, jak go dzisiaj widzisz. Cały czas pokazuje mi się jako ten byk. Jako ten byk. Dobrze. Powiedz mi, jak jest pod ciebie podpięty. No, przyszło właśnie od razu to metalowe ramię, metalowe ręka. Ramię. Aha. Po co mu to metalowe ramię, ta ręka w twoim ciele? Czy to ma właśnie podpięcie z tą przystatką w głowie, że tu jakby mi coś podsyła, chociażby poprzez myśli, głosy i tak dalej, to idzie po tej ręce i automatycznie idzie w kierunku mojej mamy i na odwrót. To, co w moja kierunku mama twojej odrzuca, mamy. Dokładnie, to jest taki zawołaj źródło. Tę mamę, o której mówisz. Zawołaj tę postać, do której idzie ta energia. Obok niego ma stanąć. Co to jest, Kasiu? No to jest ta kobieta z tego teatru. Spójrz jej w oczy i powiedz mi, czy to jest też twoja mama fizyczna z tego życia, z życia Kasi? Widzę ją trochę inaczej fizycznie niż w obecnym życiu. Czy to jest twoja mama fizyczna z obecnego życia? Ty wiesz. Tak czy nie? Teraz mi się pokazuje, że tak. A teraz zawołaj tamtą córkę. To są dwie różne postaci? Czy to jest ta sama mama? Ktoś się pojawił? Kasiu, ktoś się pojawił? Widzę trzecich osób. Nie wiem, czemu jakby mi się ta córka teraz, ta, która podała ten płyn, ukazała jako ja. To tak. Zobacz to. Kiedy zawołałam tę córkę, pojawiłaś się ty? No właśnie tak. Zobacz, czy w tej istocie jest twoja energia. Jakby głowa. A dotknij reszty ciała i powiedz mi, czy to jest też twoja energia. Nie odczułam swoje ciało, więc jakby tak. Ale najbardziej tutaj pokazuje mi się twarz. To jest takie dziwne, że ta twarz moja jest wpisana do tej postaci, ale tak ją widzę. Zarówno ta dziewczyna z tego teatru, czyli ta Irmina, Irma, jest tą samą postacią, co ta, która podawała ten poem, czyli w sumie to była ja. Cały czas widzę swoją twarz przy każdej tej postaci, tej młodej dziewczyny, tej, co podaje ten płyn. Cały czas. To zrobimy tak. Przysuniesz się teraz do tej dziewczyny, którą mówisz, że jesteś nią ty. Jesteś przed nią? Najpierw spójrz jej głęboko w oczy. To jesteś ty? Tak czy nie? Tak. To teraz zamknij oczy. Dotknij jej. I powiedz mi, czy to jesteś ty.
nagie ciało i dokładnie ono się synchronizuje z moim, nawet dotyczącym fizycznym, w obecnym wcieleniu. Czy to jesteś ty? Czy ty się wyczuwasz? Ta, z którą teraz rozmawiam, to jest ta twoja część, która jest wcielona w ciele Kasi, tak? A ta dziewczyna? Ta twoja część, gdzie jest? Gdzie jest w czasie teraźniejszym? Ta twoja część. Czym się zajmuje? Co robi? Czy jest wcielona? Cały czas wszystko koncentruje mi się uwagę na głowę. Ta głowa mi też jakby cały czas rosła. Zobacz, co przyciąga twoją uwagę w głowie. Ta dziewczyna z teatru cały czas mi się wysuwa na pierwszy plan. Jej głowa, jej emocje. To jesteś ty? Tak. To pójdziemy do przeszłości. Pójdziemy do momentu śmierci tej Irmy. Idziemy tam. Jak umiera Irma, Kasiu? Ze zgryzoty. Jest takie... Ile ma lat? 86. Rozumiem, że jej matka już nie żyje. A gdzie jest jej mama po śmierci? No właśnie, ona ją otruła, tak. Tak to przyszło mi, że właśnie... A, więc to Irma otruła tę matkę. To dlaczego mówiłaś o sobie, że ty to ta mama? Nie, właśnie ja widziałam siebie jako ta osoba, która daje ten płyn. Nie ta, co... Ja odczuwałam fizycznie tą, która leży w łóżku, ale z drugiej strony, to, nie wiem... Dlaczego tak odczuwałaś fizycznie? Dlaczego mówiłaś o sobie, ja, kiedy mówiłaś o tej matce? Tak jakbym była podzielona. Nie wiem właśnie. Tego tutaj to... Dlaczego Irma otruła matkę? Jakąś krzywdę z życia. Za jaką krzywdę? Takie mi przyszło za miłość do jej ojca. Tak jakby właśnie to nie była jej prawdziwa matka, to była macocha. I Irma nie mogła się z tym pogodzić. Że tata miał nową partnerkę? Tak. A co się stało z mamą? Zmarła. Później ojciec się zakochał, ale ona nie chciała tej miłości, bo się bała, że zejdzie na drugi plan. Cały czas sobie to wkręcała w głowę, że ona przestała być kochana przez tego ojca, że straciła matkę, to straci za chwilę przez tą kobietę ojca. Ten ojciec też dosyć szybko zmarł i ona jakby tą śmierć tego ojca przypisała tej macochy. Więc oskarżenia. W porządku. Dobrze. Wracamy do teraźniejszości, Kasiu. Teraz już wiesz, o co chodzi. Powiedz mi, ile jest postaci przed tobą? Moja mama z tego teatru, ja z tego teatru i ja jako ta, która podaje ten ton, czyli ja jakby rozdzielona na te dwie postacie. A ten guru? On się jakoś wycofał, aczkolwiek... Nie. Ma stać w jednym rzędzie. Po co się wycofał? Chyba się trochę zaczyna bać. Czego się boi?
Odczytaj te informacje. Jesteś z nim połączona. Odczytaj, czego się boi. Że traci władzę nade mną. Bo ją traci. A co powodowało, że mógł tę władzę mieć nad tobą? No przyszło mi to przez statkę w głowie. Kasiu, jesteś gotowa, żeby wyłączyć tę przystawkę? Więc weź swoją energetyczną rękę, włóż do głowy i wyłącz to. Już. Wyłączyłaś? Jak się teraz czujesz? No, tak, że nawet ta Irma się uśmiechnęła, że poczuła jakiś rodzaj wolności. Irma, czyli ty, tak? Tak. Okej. Będę potrzebować teraz Anetki, więc zblokuj tam wszystko. Nikt się nie rusza, Kasiu. Anetko, gotowa? Chcę, żebyś dołączyła do Kasi. Tam, gdzie jest. Jesteś tam? Jestem. Podejdź do Kasi. Daj się rozpoznać i rozpoznaj ją. Wiesz, że to jest dla nas bardzo ważne. Kasiu, czujesz Anetkę? Widzisz ją? Rozpoznajesz? Tak. Zgadzasz się, żebyśmy pracowały również poprzez Anetkę? Tak. Bardzo dobrze. Anetko, powiedz mi, jak ty widzisz tę sytuację? Ja cały czas mam taką myśl, że jest jakieś pomylenie, jest jakaś manipulacja, że Kasia, tak jakby ta prawdziwa mama, która umarła, ona była ukryta przez Kasię i jakby Kasia ją niosła ze sobą, tu z tyłu głowy. To, że jest podpięta, to wiemy, bo gdyby nie była podpięta, nie byłoby jej w tej historii. Okej, to zaraz sobie zbadamy. Czyli część tej energii mamy jest gdzieś w karku, tak? Tak, tutaj w głowie, z tyłu. Tak jakby włosy długie. Kasiu, czujesz coś? Tak, właśnie takie, tak. W okręgach tutaj szyjnych, z tyłu głowy, potylice, tutaj ten... Jak to wpływa na twoje życie? To podpięcie z tamtą mamą? Czuję taki paraliż, taki bezwład, takie spięcie, no jak paraliż, dokładnie. Okej, to cię paraliżuje w życiu, tak? Tak. Dobra. Anetko, chcę, żebyś podeszła do tych wszystkich istot i rozpoznała je. Możesz ich dotknąć. Mamy przyzwolenie Kasi, żeby pracować również poprzez ciebie. Jest ten, którego guru nazywała. Ja go widziałam na początku jako białego psa i on się przedstawił jako jej opiekun. Ale to forma nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, oczywiście. Te dwa krokodyle są dla mnie prawie niewidoczne, wiem, że są. I widzę jeszcze trzy postaci ludzkie. Tę matkę. Tak. I to jest rzeczywiście ta mama z poprzedniego wcielenia? To jest człowiek? To są ludzkie postaci, ale mnie się wydaje, że to bardziej są, tak to czuję, że bardziej to są albo wspomnienia Kasi, takie coś nieprzepracowane, ale jako raczej myślą kształty, tak jakby to nie, te postaci nie miały swojej świadomości. Dobrze, to teraz chciałabym, żebyś się zwróciła w kierunku tej esencji naszej Kasi, z którą dzisiaj pracujemy i odpowiedz mi na bardzo ważne pytanie. Tak lub nie, od razu. Jest w całości, czy jest podzielona? Jest w całości. Okej, o to nam chodziło. Więc te, które widzi siebie, to są jej wspomnienia. Tak, takie myśli, które... Bardzo ważne wspomnienia. Nabrały kształt. Okej, powiedz mi, czy w tej całej manipulacji fakt, że otruła tamtą macochę, jest prawdziwy? Czy to jest manipulacja? Dobra, za długo. Pokazuje mi się inaczej. Zostawiamy to. Jeśli tak długo przychodzi informacja, to znaczy, że jest zanieczyszczona. Tak, jest zanieczyszczona. Zostawiamy to. W porządku. Kasiu, teraz już wiesz, co do ciebie przyszło, co przywołałaś? Przywołałaś swoje wspomnienia. Czy jesteś gotowa posprzątać? Tak. W takim razie po pierwsze chcę, żebyś rozkazała, aby wszystkie obce
świadomości opuściły Twoje ciało subtelne. Wszystkie obce świadomości. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Powiedz mi, co z Ciebie wyszło. Poczułam ulgę i widzę Super. takie różowo, takie piękne, różowo migające, różowo niebieskie światło. Piękne to jest. Skąd to światło? To gdzieś płynie z głowy, z serca, praktycznie z całego ciała. Czujesz, że to twoje światło? Tak, utożsamiam się z Dobrze, tym. więc coś się odblokowało. Co z ciebie wyszło? Na pewno już jestem daleka od tych obrazów związanych z tym otruciem. Natomiast cały czas przy mnie jest ta Irma. Ale wyszła Ona z ciebie cały czas całkowicie? jest. Ona jest jakby obok mnie. Każ jej stanąć przed sobą. Przed sobą, obok tego guru. Już. Wyszła z ciebie całkowicie jej energia? Wiem, że jesteście podpięte, ale czy opuściła całkowicie twoje ciało subtelne? Wyszła z niego, stoi naprzeciwko mnie. Bardzo dobrze. Lepiej się czujesz? Tak, Ale tylko zaczynam mi potwierdzasz? wszystko odsłuchać. Super. Potwierdzasz? Wyszło całkowicie. Wyszło całkowicie i przychodzi mi do głowy schizofrenia cały czas, że takie rozdwojenie świadomości. Musisz mi wytłumaczyć, u kogo to Że schizofrenia. Widzisz? właśnie trudno to powiedzieć, do kogo to należy. Ale jest jakich. Nie wiem. Nie Takie wiem. poczucie schizofreniczności? Tak, że Rozdwojenia. to, co się wydaje, wydaje się być prawdziwe, a nie to, co prawdziwe. Tak. Tu jest duża manipulacja, Kasiu, w tym wszystkim. Dlatego wydaje ci się, to jestem ja, albo to jestem ja. Teraz już wiesz, ona i wszystko, co nie jest tobą, ma być poza twoim ciałem subtelnym. Koniec, kropka. To teraz zrewidujemy sobie twoje ciało subtelne. Zeskanuj siebie od głowy aż do stóp i powiedz mi, co widzisz, co czujesz w sobie. Cały czas mi się ukazuje to metalowe ramię, połączone właśnie tutaj z tymi kręgami szyjnymi potylca. Jak to oddziałuje na twoje życie fizyczne? Jak to wpływa na twoje życie? Stopuje mnie, tak jakby tak, nie daje możliwości pójść dalej, realizowania dalej czegokolwiek. No i cały czas mi się pokazuje, że jest to połączone z moją mamą. Ale Jak tylko zaczynam widzieć ten metalec, z tą kobietą? Z tą kobietą, tak, z tą matką Irmy. Teraz już wiesz, kim ona jest. Jeszcze raz potwierdź mi, czy ta kobieta jest również, czy jest wcielona, po pierwsze. Tak czy nie? No, pokazała mi się jako tutejsza fizycznie. Mama. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc jesteś połączona tym metalem ze swoją mamą. Tak. Co jeszcze to może jest? się, to nawet mi się pokazuje, że to może się rozciągać. Nasza odległość może być Wiem, zwiększona wiem, metrażem, wiem, wiem. natomiast to jest cały czas połączenie. Wiem. Tak. Okej. Okay. Co was klei ze sobą? Na czym trzyma się ten metal w twoim ramieniu? Co jest klejem, Kasiu, między tobą a twoją mamą? Co się tak naciąga między wami, jak guma? Przyszedł mi, że jakiś pakt, coś, co podpisała jakby moja mama z tym bykiem, z tym guru, coś takiego mi przyszło, że jakby ona dopuściła do tego powiązania nas. Gdzie jest ten pakt? Został nawiązany, zanim ona jeszcze zaszła w ciążę. Bo nagle mi się pokazał znowu, jakby patrzyła ona w jego stronę i pokazało mi się znowu ten brzuch, gdzie jestem okryta tą folią aluminiową. Czyli byłaś już pod ich wpływem.
Tak, że to już był ten pakt nawiązany. Gdzie jest ten pakt? Jeśli dotyczy ciebie, to na pewno gdzieś go masz. Gdzie on jest? Przyszło mi, że tyczy miłości. Gdzie on się znajduje w tobie? Gdzie jest ten pakt? W sercu, to znaczy zaczęło mi kłuć serce. Ja tak czułam, że w sercu. Zobacz, co masz w sercu. No właśnie też taką, to serce też jest jakby z takiej, albo obrośnięte tą folią aluminiową, Co to ci całe robi? jest takie zimne. Co ci robi ta folia wokół serca? Blokuje, a z drugiej strony blokuje emocje, czyli jakby nie pozwala im się wyjść. Natomiast też wszystkie emocje, które były do mnie, dla mnie, automatycznie odbijają się od tej folii. Aha, czyli nie możesz współodczuwać tak. Tak. I jeszcze w zasadzie tak mi teraz przyszło, że ktokolwiek się chce do mnie zbliżyć i okazuje jakąś emocję pozytywną, to z racji tej folii, te dobre emocje, które się odbijają od tej folii, automatycznie wracają do tej osoby, ale mimo, że one są dobre, to ta osoba za nie obrywa. I automatycznie Rykoszetem. ucieka, tak. No bo dostaje coś, co okazuje dobrego, dostaje no, za to, nie wiem, karę, pstryczek. Jasne, rozumiem. Teraz już wiesz, jak działają twoje relacje z innymi. To wyciągnij z tego serca ten pakt. On dotyczy ciebie, więc ty też musiałaś go w którymś momencie podpisać. Wyciągnij to. Co to jest? Czego dotyczy ten pakt w kontekście ciebie? Znowu wróciło to, żeby moja mama była zadowolona. Aha, czyli masz zadowalać swoją mamę. I gdzie to jest w tobie, Kasiu, to, że masz zadowalać swoją mamę? No właśnie, to jest znowu to ramię. I ono automatycznie gdzieś też jest jakby połączone, że idzie ten prąd do tego serca, z racji, że to jest też z tej folii całej aluminiowej. To teraz spójrz tej mamie w oczy i zapytaj, skoro ty masz cały czas ją zadowalać, to na czym ona się klei do ciebie? Bo to zawsze działa w dwie strony. Ty musisz ją ciągle zadowalać, a ona ma odczuwać co wobec ciebie, żebyście się posklejały. Taką przynależność, taką, że mnie nie traci, bo nikt mnie nie zabiera, właśnie z pozycji serca, no bo nie ma nikt dostępu do mnie, właśnie z pozycji serca. Widzi to teraz? Jest gotowa uwolnić siebie, a ty siebie? Jest załamana tym, co zrobiła w zasadzie na. Nie, jeśli będzie załamana, to znaczy, że podda się tym bytom, a my nie po to się tutaj znalazłyśmy, żeby się im poddawać. Powinna być z siebie dumna, że uświadomiła to sobie. Ona chciała to już dawno przerwać, ale nie wiedziała jak. Właśnie nadszedł ten moment. Jesteście gotowe? Kasiu, czy jesteś gotowa wyciągnąć z siebie to, ten przymus zadowolenia swojej mamy? Czy jesteś gotowa zadowolić przede wszystkim siebie? Pozwolisz, żeby Anetka to wyciągnęła? Ona nic nie zostawi. Anetko, gotowa? Chcę, żebyś się zbliżyła do Kasi, włożyła za jej przyzwoleniem swoje energetyczne ręce i wykorzeniła ten przymus zadowalania mamy na trzy do portalu. Raz, dwa, trzy. Wyrzucone? Co czujesz, jak widzisz teraz, Kasia?
poczułam, że te korzenie były bardzo długie, że sięgały jeszcze przeszłości, jeszcze poprzedniego wcielenia. To już widziałyśmy, dokładnie i tak. I że aż taki wstrząs od środka to był. Mhm. A teraz po wszystkim uspokaja się. Dobrze, dziękujemy Ci, Pietrzak, jak zawsze, za Twój wkład. Kasiu, jak się czujesz? Ogarnia mnie czerwone światło, takie ciepło, miłość. Zawsze jak Cię coś ogarnia, to mów mi, czy to jest Twoje, czy czujesz, że to jest obce, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To jest moje, czuję, że dobrze. To jest moje. Jak teraz widzisz tę mamę? Teraz, kiedy nie masz przymusu zadowolenia jej. Płaczę ze szczęścia. Widzę, że płaczę ze szczęścia. Że cieszę się. A ty? Jak ją odczuwasz teraz? Że się zbliżyłyśmy do siebie, ale w taki sposób naturalny. Naturalny, nareszcie. Nie ma tej gumy, nie ma tego kleju sztucznego. Ile tak wcieleń razem przeplatałyście swoje losy? Przychodzi mi, że 8. 8. Zawsze w takiej zależności, zazdrości, konkurencyjności. No właśnie przychodzi mi, że było raz tak, że ja byłam córką, ona matką, albo na odwrót, ona matką, a ja córką. Mhm. Ale zawsze razem, zawsze w jakiś sposób powiązane. To teraz zobacz te 8 wcieleń, czym się charakteryzowało? Kiedy byłyście razem, tak sklejone? Wieczną zależnością, po prostu wieczną zależnością. Wieczną zależnością, tylko słowo wieczne nie jest aktualne. Już nie. Już nie jest, okej. Okay. Kasiu, teraz widzisz wpływ tych zależności w swoim życiu fizycznym? Okej. Okay. W takim razie pracujemy dalej. Powiedz mi, dlaczego po pierwszej sesji... Nie, zrobimy tak, Kasiu. Udamy się na koniec Twojej pierwszej sesji. Idziemy tam. Powiedz mi, jak siebie widzisz po pierwszej sesji z Kalą. Widzę siebie na takiej łące, pełnej kwiatów. Uradowana. Tak. Cudnie. Poczucie wolne, tak. Jesteś odpięta? Taki był i dokładnie taki. Przyszło mi, że faktycznie zrobiłam jeden błąd, bo ja wtedy utworzyłam sobie portal i właśnie ten portal to był ta łąka pełna kwiatów, kwiatów, których ja nigdy nie widziałam. W ogóle mało kwiatów dostawałam w życiu fizycznym od mężczyzn czy jakkolwiek. I ja sobie takiego kwiata z tego portalu podarowałaś. Zdjęłam we włosy dokładnie i tak jakby wprowadziła tutaj w to życie już. I co się z tym kwiatkiem stało po tamtej sesji? No właśnie, jakby tkwił cały czas w głowie. To wyciągnij go teraz. Teraz go wyciągnij i obejrzymy go sobie. Co to jest ten kwiatek? No widzę taki jakiś kabel, a nie kwiat. To w takim razie cofniemy się w czasie, tam kiedy otworzyłaś sobie ten portal, z tym, że ty, dzisiejsza, oglądasz to z góry. Patrzysz na siebie z góry. Otworzyłaś sobie cudny portal z cudną łąką. Ale teraz oglądasz to z góry, z boku, z dołu. Zobacz ten kwiatek, który zerwiesz. Dlaczego akurat ten? No właśnie on był tak stworzony jako taki wyjątkowy... Kto go stworzył? No ten byk. Czy ten byk był wcześniej z tobą podpięty? Czy to właśnie to podpięcie przepracowaliście z Kalą? Nie, właśnie. Aczkolwiek podczas sesji z Kalą pokazywał się ten obraz tej kobiety leżącej w łóżku i była już to wspomniane o tym, nazwijmy to morderstwie, natomiast to nie było, że tak powiem, do końca przepracowane. Dobrze, bo może nie byłaś jeszcze na to gotowa. Zobacz tę sesję z góry.
Zobacz tamtą sesję z góry i powiedz mi, gdzie się ukrył. Gdzie się ukrył ten byk? No właśnie pokazuje mi się teraz to powiązanie tej przysadki, pokazuje mi się ten obraz tych krokodyli, którzy mnie zabierają i automatycznie gdzieś ta łąka, ja zrywam tego kwiata, jakby to wracało do tego połączenia znowu, tego oddania mi tego, podwładania tego byka, może już nie w takiej mocnej, mocnym natężeniu, ale mimo wszystko ten kwiat spowodował, że gdzieś tam jeszcze to połączenie miało. To zobacz, co ten kwiatek do ciebie przesłał takiego, że zerwałaś akurat ten. Niby był skromny, ale ładny. No i ja pamiętam ten moment, że go zerwałam i wpiłam go sobie dokładnie w tą stronę, we włosy. Czyli odpięłaś się i podpięłaś z powrotem. Dlaczego, Kasiu? Podświadomie wiesz dlaczego. Dlaczego z powrotem się podpięłaś? Tak jakbym nie była jeszcze gotowa na odłączenie się od mojej mamy. Okej. Więc nie chodziło o te byty. Chodziło o mamę. Okej, Kasiu. Mamy to. To nie chodziło o te byty. Chodziło o mamę. Wracamy do teraźniejszości. Pewnie przez te 8 wcieleń wyrządziłeś sobie dużo krzywd. I tak dalej, i tak dalej. Jesteście gotowe przepracować to teraz? A przynajmniej ty? Tak. Zaraz się tym zajmiemy, Kasiu. Anetko, chciałabyś coś dodać? Coś widziałaś? Tak. Słucham cię. Tak. Tak. Widzę taką scenę, w której obie są w ciąży i bardzo mocna, bardzo silna informacja, która już od długiego czasu mi huczy w głowie, że tam jest jakieś pomylenie ról pomiędzy nimi. One już zapomniały, która jest matką, która to wiemy. Jest córką. To było widać, to, kiedy Kasia mówiła poprzez tę mamę umierającą. Tak. Okej. To już wiemy, że tak bardzo się ze sobą zespoliły przez te 8 wcieleń, że już nie wiadomo, jeszcze, kto jest jeszcze kto. To, co mi przyszło, jeszcze to, co mi przyszło, bo to też do mnie przychodziło tutaj, że jakbym ja była w ciąży z tym krokodylem. To do tego zaraz dojdziemy. Okej. Okay. Co masz w brzuchu? Tak, właśnie. Co masz w brzuchu, Kasiu? No właśnie, to jest coś obrzydliwego, ale tak jakby właśnie, że tak powiem, zapłodniona została, jakbym ja została zapłodniona przez krokodyla. I co nosisz w tym brzuchu, że jest taki napęczniały w twoim życiu fizycznym? No właśnie tą niby ciążę. Tam jest jakiś płód? Jeden czy mnogie? Jeden. Co przypomina? No właśnie krokodyla. Okej. Powiedz mi, jak długo nosisz takie ciąże? W sumie to teraz ta jedna jest. A jak długo ją nosisz? Jak długo jest w tobie? Przychodzi mi, że to całe wcielenie. Całe wcielenie. Zobacz, co ci robi ten pseudopłód w twoim brzuchu. No powoduje to, że no, żaden mężczyzna mnie nie chce, no bo chciał. Zobacz, czy to jest płód, czy to jest zasiedlenie. Zobacz, czy on się w tobie rozwija, czy po prostu cię zamieszkuje. Teraz widzę, że to jest faktycznie jego dom. Co z ciebie wyciąga? Dlaczego usadowił się w twoim brzuchu? Dlatego, że głowa miała do tej pory przysadkę.
ramię było powiązane z moją mamą. To była taka żywa część, która jeszcze praktycznie nie była przez nic obciążona. A z drugiej strony była praktycznie blisko serca, bliska organów płciowych, czyli wszystkich miejsc, które w zasadzie przez mężczyzn mogłyby być ładowane energetycznie. Czyli mówimy o energii seksualnej, o energii kreatywności, witalności, zdrowia i tak dalej. To ci wyciągał? Dokąd biegła ta energia, kiedy ją z ciebie wyciągał? No właśnie, wszystko było odcięte od pasa w dół. Aha, dlatego te ciężkie nogi, dlatego ten spuchnięty brzuch. Okej, to on cię obciążał? Kasiu, chcesz, żeby to jeszcze robił? Nie, absolutnie. Nie, więc włóż swoją energetyczną rękę, chwyć go za karki i wyciągnij go całkowicie. Już! Ma stanąć z innymi w szeregu. Wyciągnęłaś? Jak się czujesz teraz? Czuję po prostu tak, jak faktycznie kobieta w ciąży urodzi, że po prostu ten brzuch się automatycznie robi płaski. Ulga? Zdecydowanie. Okej. Okay. Anetko, chcesz coś dodać? To też właśnie, tak jak po ciąży, wszystkie dolegliwości, włącznie ze spuchniętymi nogami, odpuszczają. Okej, okay, super. Dobrze. Kasiu, dlaczego czujesz się w swoim życiu skorumpowana? Dlaczego nie możesz zrobić nic pozytywnego, niczym pozytywnym pomyśleć? Dlaczego czułaś się tak? No bo ciało było obwładnięte przez te wszystkie blokady, typu te ramię metalowe, brzuch, natomiast serce też, natomiast głowa była zasiedlona przez tą płytkę, którą sterował on, ten tak. Więc ja tak naprawdę to swoje ciało miałam wyposażone dla wszystkich, a nie dla siebie. Czyli wszystkich naokoło dokarmiłaś, tylko nie siebie. I jeszcze miałaś w tym zadowalać mamę. Zobacz, jakie to jest sprytne. Miałaś żyć, żeby zadowalać mamę, po to, żeby oni mogli się spokojnie karmić. Tak. Bo przecież nie da się zadowolić kogoś innego oprócz ciebie samej. To jest niemożliwe. Ja nawet wiem, że żyłam z takim poczuciem, że może to śmieszne, ale jakikolwiek facet, czy też mężczyzna, że tak powiem, by miał mnie zapłodnić, to by z tej ciąży i tak nic nie było, bo nie wiem, jakbym miała jakiś pas cnoty albo nie wiem... Okej, okej. Nosisz to jeszcze? Czy to był po prostu on, ten krokodyl? Nie, to był on, to już teraz jest wiadomo. Czyli żadnego pasa cnoty? Sprawdź sobie, bo byłoby szkoda nie korzystać z własnej energii i z własnej przyjemności. Ja miałam takie poczucie, że ten krokodyl był też w takim kokonie tego metalu, tej folii aluminiowej, tak jak moja mama miała mnie w tej folii aluminiowej. A do czego służyła ta folia, kiedy byłaś płodem? Mnie to chroniło, chroniło, nie chroniło. To było blokadą przed chyba jej nawet miłością. Zresztą żebyście poprawnych, prawdziwych emocji między sobą nie wytworzyły. Tak, takiej a moja więzi mama całe życie powtarza w tym życiu, że ona tej ciąży jakby to było irracjonalne, bo matka powinna się cieszyć na ciążę. I ona mówi, że ta ciąża była w dobrym czasie i tak wszystko było poukładane pod tą ciążę, a ona nie umiała się cieszyć tą ciążą. Nawet patrzyła na kobietę w ciąży z taką agresją i sama czuła to po prostu jako obce ciało. Powiedz mi, czy ta folia to jest część tego naramiennika? Czy to jest to? Czy to jest... Czy jeszcze masz tę folię na sobie? Ja mam wrażenie, że on jeszcze zostawił tę folię w tym brzuchu. W takim razie? Jak miałam, ale ta folia została. Dobrze. Włóż swoje energetyczne ręce, dotknij tej folii i odczytaj, do czego miałaby służyć ta folia, gdyby w tobie została. No, byłaby znowu nakładką. Byłaby taką jakby nakładką, która dałaby możliwość znowu pobrania. Okej. Okay. Chcesz, żeby wracali? Nie, absolutnie. Więc każdy implant obcy w tym momencie jest zainfekowany tą informacją. Nie ma powrotu dla nich. Żaden implant już im nie pozwoli na powrót. Twoja świadomość im na to nie pozwoli. Okej, Kasiu, idziemy dalej. Zimne stopy, zimne ręce. Co jest przyczyną? To było wszystko związane z tymi
z tymi metalami, z tymi foliami, ponieważ krążenia nie miałam w rękach, Okej. nie, to wszystko było łączone, no bo serce też daje krążenie przecież, prawda? Jasne. Brzuch, to wszystkie te organy były automatycznie. No i jeszcze nosiłaś całego krokodyla. No właśnie, więc ta moja Okej. energia była skupiona na tą pseudociążę, czy też jego byt, więc ja już energię zerową. Powiedz mi, dlaczego ten miesiąc, styczeń, był taką makietą całego twojego życia? Dlaczego tak wszystko się skumulowało? Ten brak sił, odczucie ciała jako niedołężnego i to walczenie z czasem. Dlaczego styczeń? Miesiąc twojej sesji. Moja świadomość już była tak... Już ci wszystko pokazywała. Tak, że już przekraczała nawet ich możliwości, że już nie mieli, przestali mieć taką totalną władzę, że oni mieli tylko już władzę poprzez te wszystkie nakładki, ale moja świadomość już zaczęła nad tym górować. Czyli to już przenikało do rzeczywistości. Okej. To podziękuj sobie sama. Okej, rozumiem, że ten podział od pasa w dół już zrozumieliśmy. To Tak. ta ciąża? To ten byt? Tak. Dobra. Dokładnie, tak jak Anetka powiedziała, że to można przypisać, ja to też teraz tak widzę, że można przypisać te puchne. Zresztą moja mama powiedziała, że jak kobieta w ciąży, te nogi ci tak puchną. Raz tak, raz siak. I ten brzuch dokładnie masz też tak. No, więc jak Aneta to powiedziała, no to faktycznie to są objawy, to były objawy kobiety w ciąży dokładnie. Okej. Powiedz mi, Kasiu, skąd u ciebie to poczucie czyjejś obecności? Również w snach. I te sny powtarzające się, że giniesz, albo takie dyskomfortowe sny. To był cały czas ten byk, ten władca. Powiedz mi teraz, kiedy już nie masz do niego, nie masz przed nim ani respektu, ani strachu, czego od ciebie chciał? Do czego mu służyłaś? Albo do czego mu służyłeś ciebie? No, tymi pokładami miłości się żywił. Moimi z mamą, moimi z potencjalnymi partnerami. Tak, miłość jak do dzieci. To oni nie zasiedlili się na wszystkim tym, gdzie ja bym mogła pałać jakąś miłością. I to z czerpał on. Czerpał. I co z tym robił? Do czego wykorzystywał? To uczucie. Przekręcał to, im bardziej czułam miłość, on z racji tych wszystkich nakładek przekręcał to w nienawiść, czyli odwrotność. Aha. I on z tego miał totalną radość. Żyli, okay. że na przykład jeśli ktoś do mnie pałał miłością, obrywał i on z tego się cieszył. Tak samo było w kontakcie z moją mamą. Te nakładki, to wszystko, żeby nie było tutaj typowo matki z córką. Niby była, ale taka irracjonalnie przykręcana w ostateczności w drugą stronę. W nienawiść, bo faktycznie zaczęłyśmy czuć do siebie nienawiść. Okej. Okay. A on się z tego strasznie cieszył. Ja nieraz w ostatnim czasie słyszałam śmiech, radość, w ogóle takie... Pogratuluj sobie, Kasiu. Pogratuluj sobie, że to słyszałaś. To znaczy, że byłaś już gotowa do tej pracy. Anetko, chciałaś coś dodać? Tak, że to na tym polegał ten cały mechanizm schizofrenii, że na przekręcaniu wartości na drugą stronę. Czyli jeżeli jest miłość, to musi być zaraz nienawiść albo złość, agresja. Czyli tak jakby prawdę fałsz przekręcał cały czas. Okay. Tak, i właśnie to jest to, że mnie ludzie, to mi teraz przyszło, że mnie ludzie, ja miałam dobre intencje płynące z serca, nigdy z pozycji jakiegoś ego, bo na tyle już rozwój tutaj na ziemi i świadomość jest taka, że ma płynąć coś z serca, a im bardziej płynęło coś wobec ludzi, nawet w ostatnim czasie takie sytuacje były, to ja otwierałam oczy ze zdziwieniem, no jak przecież płynęło to z serca, a ja w zasadzie to zostałam odebrana tak, jakby płynęło to nie z serca, tylko z agresji. I to jest właśnie to, że on to tak przekręcał właśnie dzięki tym wszystkim płytkom, sterownikom i się tym żywił. Czyli okay. bardziej coś płynęło albo w moją stronę z serca, albo z mojego serca, z moich emocji, to tym bardziej to było przekręcane i albo ja obrywałam za to, albo obrywali za to inni. No to trudno, żebym nie była samotnikiem wiecznie, no bo kto chce się z kimś agresywnym. To teraz już wiesz, co stało między tobą a innymi w twoich relacjach. Powiedz, o co chodzi z tym czasem w twoim życiu, z tym gonieniem, traceniem czasu?
No to jest właśnie ta ciąża też, że to jest ten brak siły na niektóre Okej. rzeczy. Okej. Stres związany z wyjściem do ludzi. Przed każdym wyjściem coś ci się psuje. No bo znowu to było uczucie miłe, czyli musiało być niemiłe, czyli musiałam takie wyjście zamiast uznać za miłe, to uznać za bezsensowne, beznadziejne, no więc to też jest jego ingerencja. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, Kasiu. Kiedy zaczęłyśmy tę pracę, zaprowadziłaś nas do garderoby, do tej sceny z mamą. Co tam się wydarzyło takiego w tej garderobie? Jak się zakończyła ta scena? No właśnie ta scena się tak brutalnie skończyła i cały czas tą wizję miałam. Słucham? Jak się Ona zakończyła? się właśnie kończyła tak, że ja stoję na tym podejście, jestem za tą kreację w zasadzie krytykowana przez tą mamę. Tak nie powinnaś wyjść, tak nie tego i tak dalej. Aż w którymś momencie właśnie teraz już widzę, że przylatują jakieś postacie mnie porywały. I ona mówi im, że ona mówi do mnie, tak będzie lepiej. Z takim stoickim spokojem. I teraz wiem, że porywały mnie te dwa krokodyle. Bo wiem, że to dwie osoby mnie porywały. No, teraz już wiem, Czyli ty widziałam masz ich. wyjść na scenę, jesteś w Tak. garderobie, szykujesz się, ktoś cię porywa. To twoje ciało, jak się czuje, kiedy wychodzi na scenę? Ja się wtedy bardzo buntowałam. Ja nie chcę. Dlaczego ty mi to robisz? Za co? O co chodzi? Byłam tak zdezorientowana całą tą sytuacją, która jeszcze poprzedzona była jej krytyką mej osoby. Chciałam być tak Zobacz, czy wychodzisz uznana. na scenę. Wychodzisz na Nie, scenę? nie Nie? wychodzę na scenę, bo oni mnie tuż przed tym wyjściem na tą scenę w tej kreacji A, czyli porywają, nie możesz dokładnie. wyjść do ludzi. Tak. Okej. Czy ta scena jest gdzieś w tobie zapisana? Że przed ważnym momentem wyjścia na scenę do ludzi jesteś porywana? Masz gdzieś w sobie taki zapis? No właśnie to było na tej zasadzie, że ja z ludzi czerpałam tą radość dla siebie, poczułam, jak ja im sprawiam radość swoim To co się tym blokuje w tym wyzwaniem, życiu? postępem. Dlaczego nie możesz wyjść do ludzi? No właśnie jakbym blokował mnie ten pakt podpisany przez moją mamę z tym właśnie tym bykiem. Czy to Tylko ona coś miała na to wpływ? Ciężko mi właśnie nie mogę znajdź ten pakt. zobaczyć. Znajdź ten pakt. Chodzi o ten podziw, że ja się karmiłam tym podziwem od ludzi, których ona mi jako matka nie dawała. Że ja czerpałam z tego podziwu tych ludzi, z tego zadowolenia, że komuś mogę dać radość swoim występem, swoim Czy talentem. jesteś gotowa przywrócić sobie odbieranie tego podziwu, dawanie radości, podziwianie innych? Tak, że to właśnie z ludźmi było taka symbioza dawania i odbierania, Rozumiem. Gdzie jest to w tobie ten zostało pakt? Poszukaj. odcięte. Gdzie jest w tobie ten pakt? Gdzie jest w tobie ta blokada wyjścia przed ludźmi? Do ludzi, przepraszam. Gdzie to w sobie masz? Właśnie cały czas to krąży wokół tego strachu, czy będzie mama z tego zadowolona, że ja tak bardzo tego chcę, ale z drugiej strony czerpię z tego, ale z drugiej Czyli strony gdzie to wciś... krąży? właśnie serce, ale z drugiej strony stopuje się to w nogach, że dostaję takich wystopowanych nóg, że jest tak... Kasiu, że blokuje włóż wszystko. swoje energetyczne ręce. Ze swoją szczerą intencją. Chcesz to wyrzucić z siebie, chcesz wyjść do ludzi, wrócić do normalnych relacji, cieszyć się nimi, być podziwianą, podziwiać. W takim razie włóż swoje energetyczne ręce z tą właśnie intencją. Jeśli masz potrzebę, Anetka wzmocni twoje ręce, przykładając swoje do twoich i zbierz tę blokadę. Zbierz
to, co produkujesz, to, czym podpisujesz ten pakt, to nie jest twój pakt. Uwalniasz swoje relacje międzyludzkie z wszelkich blokad. Do portalu, Kasiu. Jak się czujesz? Czuję, że błyszczę. To znaczy takie super. Myślę, że cała jest taka złota. No i wychodzę na tą scenę. Super. Wychodzę na tą scenę, czuję tą radość. Brawo. Błyszczenia pojawiają się za ciebie. Kasiu. Dlaczego zakończył się twój związek po pierwszej sesji? No bo właśnie te wszystkie emocje, które on do mnie wysyłał, te pozytywne, wracały do niego jako coś złego. Okej. A dlaczego zamieszkałaś z powrotem z mamą po pierwszej sesji? No to było powiązanie tego paktu i to było powiązanie tego ramienia. Teraz dobra. To wychodzi. Okej. Ale tylko chcesz coś jeszcze dodać? Nie. Nie. Kasiu, gotowa do pracy? Do całkowitego odpięcia? Chciałabym, żebyś przepracowała najpierw wszystko z mamą. Jesteście gotowe? Na odpięcie, na uwolnienie się, a jednocześnie na danie sobie możliwości przeżywania waszej relacji w naturalny sposób. Kompletnie niezależny od paktów, od programów. W takim razie każda z was otwiera sobie swój portal. Ty swój, a twoja mama swój. Wszystko, co się nazbierało przez te 8 wcieleń, niech zostanie pochłonięte przez ten portal. Zaczynacie od zera. Pozwól, żeby twój portal ściągnął z ciebie absolutnie wszystkie żale, wszystkie oskarżenia, wszystkie przymusy, programy związane z tą relacją. Czyścisz wszystko, co karmiczne. Wszystko. Wypływa do twojego cudownego portalu i obraca się w nicość. Znika całkowicie. To już nie jest wam potrzebne. Przyspieszę czas, bo tam czas nie istnieje. I na 3 dokończycie ten proces. Wszystko z was się ulotni. 1, 2, 3. Wszystko z ciebie zeszło, Kasiu? Tak. Twoja dokładnie mama? Jakbym zrzucała z siebie zbroję, wszystkie te... Brawo. Okej. Twoja mama wykonała tę samą pracę? Tak. Dobrze. Którakolwiek z was ma ten pakt, chce, żeby ten pakt został zniszczony. Moja mama... Jakby wzięła ten pakt, zgniotła mu w kulkę i oddała go i mówi, możesz się teraz tym udławić. W porządku. Nie ma żadnego paktu? Nie ma. Jesteście wolne? Nikt nie decyduje o waszych wcieleniach, o waszych relacjach? Teraz, kiedy patrzysz na swoją mamę, nie czujesz żadnego przymusu zadowalania jej? Przytula mnie do siebie i mówi, moja córeczka. W końcu jesteś tą córeczką, którą chciała tak kochać już w swoim brzuchu. I nic tej miłości, Kasiu, nie blokuje. Dobrze. Powiedz mi, czy są jakieś inne odczucia, które jeszcze by cię blokowały? Smutek, żal, złość. Jest taka sytuacja, która zaistniała tuż w życiu fizycznym. O, teraz cię nie słyszę. Możesz powtórzyć? Jest taka sytuacja fizyczna, która mnie strasznie zblokowała w tym fizycznym tutaj na Ziemi. To było już 5 lat temu, jak zaginął w dziwnych okolicznościach mój kot, z którym miałam bardzo taką
mamy relację strasznie bliską, taką emocjonalną, płynącą z serca i nigdzie się nie znalazł, po prostu zniknął. I to jest ból, który nosisz? To była taka złość na siebie, że nie dopilnowałam. Gdzie masz tę złość, Kasiu? To jest gdzieś właśnie w sercu, to jest... Czy jesteś gotowa odpuścić sobie, wybaczyć sobie? Już kto jak kto, ale koty to już chodzą własnymi ścieżkami. Włóż swoje energetyczne ręce. Wyciągnij tę złość, to obwinianie siebie. Wyciągnęłaś? Okej, okay, możesz zawołać kota. Gdzie jest kot? Stanął naprzeciwko. Znalazł sobie rodzinę? Jest najedzony? Wyspany? Zapytaj go, dlaczego zmienił właściciela. Że to nie była do końca jego decyzja. No to prześlij mu informacje z tej sesji i może sobie decydować o sobie sam. Wypuść go. Niech sobie odejdzie swoją ścieżką. Wręcz jakby mi podziękował, bo też był w takim stanie, jak ja, takiego zdezorientowania. Co się stało? Dlaczego tak się stało? Odszedł sobie? Tak, teraz też sobie to wszystko poszedł i układa. Okej. Okej. Wybaczyłaś sobie? Każda istota jest wolną istotą, Kasiu. Nie będziesz zarządzać innymi. Już ty najlepiej powinnaś to wiedzieć, bo już byłaś zarządzana przez innych. Ważne, żebyś wybaczyła sobie. Czysta? Tak. Nic cię już nie blokuje? W takim razie wyciągamy implanty. Chcesz wyciągnąć je sama? Chcesz, żeby wyciągnęły te byty? Chcesz, żeby Anetka ci je wyciągnęła? Jak ci wygodniej? Znaczy, ja je wyciągnę, natomiast chciałabym, żeby było sprawdzone, czy są... To na pewno sprawdzimy. Aczkolwiek wyciągając je od razu, zrób to w zaufaniu do siebie. Ty wiesz najlepiej. Nikt tak dobrze tego nie zrobi jak ty. Więc, Kasiu, możesz sobie znowu otworzyć swój portal. I pozwoli, żeby ten portal wciągnął to, co nie jest twoje. I całkowicie to anulował. Gotowa? Raz, dwa, trzy. Wszystko z ciebie wyszło? Wszystkie folie, blachy, kable. No właśnie teraz się pojawiła ta łąka, jakbym tego kwiatka z powrotem wyrzucała w tą łąkę. Brawo. Kasiu, ty nie tylko jesteś kwiatem, ty jesteś całą łąką. Ty jesteś tą łąką, rozumiesz? Czysto? Oj tak. Dobrze, pozwól, żeby twoje energie zaczęły z powrotem cyrkulować. Możesz zamknąć ten portal. Anetko, chcę, żebyś zeskanowała Kasię od głowy do stóp i powiedz mi, czy czysto. Nie wiem, jakby sportu brakowało, czy rozciągnięcia się. Kasiu, pilates cię czeka energetyczny. Porozciągaj się. Tak, właśnie. Porozciągaj siebie, swoje ciało subtelne. Już cię nic nie blokuje. Ani żadna emocja, ani żadna trauma, ani żadne przywiązanie z osobą ludzką, ani z żadnymi bytami. Oni już nic nie mogą. Anetko, czysto? Czysto. Dobrze. Kasiu, gotowa do tego, żeby całkowicie się odpiąć? Czy twoja mama w tej sytuacji, ponieważ ona swoją sytuację mogła oczyścić, ale w twojej sytuacji się pojawiła, czy jest gotowa również anulować to wszystko? Tak, bardzo. W
takim razie, w tym momencie anulujecie wszelkie przyzwolenia, pakty, podpięcia, eksperymenty, implantowania, programowania. Wszystko, co obce, jest absolutnie i całkowicie anulowane z waszych przestrzeni energetycznych. Powiedz mi, co widzisz, co się dzieje. Widzę moją mamę. Ona całe życie miała taką... Ja to kiedyś podczas hipnozy sprawdzałam, że ma taką dziurę w brzuchu. I nie umiałyśmy sobie wyjaśnić, o co chodzi. No teraz już można sobie wywnioskować, że chodziło o tą ciążę moją, ze mną. I ta dziura się teraz tak jakby wypełnia fizycznie i energetycznie. Zostaje zaklepana. Powiedz mi, jak widzisz siebie? Niesamowitego. Siebie widzę tym, jako to światło, to piękne, różowo-niebieskie i całe złoto błyska, Kasiu, świeci. To teraz powiedz mi, to jest ważny moment. Czy jesteś gotowa wypuścić swoją mamę ze swojej przestrzeni? Odzyskać całkowicie swoją samodzielność? Możecie sobie przybić piątki. Wykonaliście dobrą robotę. Poproś swoją mamę, żeby otworzyła sobie swoją przestrzeń i wróciła do siebie. Teraz możecie tworzyć waszą relację na waszych naturalnych emocjach, odczuciach. Nic między wami nie stoi. Odeszła? Tak. Jak się teraz czujesz, Kasiu? Bez tego całego korowodu. Na pewno jest wokół mnie dużo przestrzeni. Dużo takiej wolnej przestrzeni. Okej. W porządku. Jak siebie widzisz na tych warunkach w swoim życiu? Jako taka synchronizacja tego, co czułam, a nie mogło być, i tego, co chciało i mogło ciało, też nie mogło. W końcu to wszystko puściło i wręcz mogę wszystko. I o to nam chodzi. Widzisz, my zawsze mówimy, żeby się puścić. To puść się porządnie. Puść wszystkie swoje energie. Twoja energia mentalna należy do ciebie. Twoja energia witalna, seksualna, emocjonalna. Wszystkie energie należą do ciebie, więc puść je. Niech krążą i cyrkulują w swoim własnym rytmie. Anetko, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Bardzo dobrze, Kasię, widzę. Poszerza się i dobrze się czuje ze sobą. Jest gotowa na życie swoje. Gotowa, Kasiu? To najpierw my się musimy ewakuować. Powiedz, Pietrzak, żeby wyszła z swojej przestrzeni. Wracasz do siebie, Pietrzak. Okej, jesteście u siebie. Każda z was jest u siebie. W tym momencie rozłączacie się ze wszystkim i ze wszystkimi po to, żeby poczuć każda siebie jeszcze bardziej, jeszcze dogłębniej. I czujecie, jak krążą w was wasze cudowne energie. Tym jesteście. Jesteście tym światłem, tym pięknem. Jesteście tą właśnie kreatywnością i efektywnością. I czujecie waszą nieskończoną moc. I teraz wracamy do rzeczywistości i będziemy tę moc przenosić do ciała fizycznego. Więc na jeden podnieście sobie swoje częstotliwości. Odczujcie swoją radość, szczęście, miłość, efektywność, kreatywność. Czujecie się każda ze sobą wspaniale. Na dwa, te cudowne energie goszczą już w waszych ciałach fizycznych. I czujecie, jak wasze ciała fizyczne robią się lekkie, rześkie, doenergetyzowane waszą cudowną energią. Każda komórka jest zasilona tą cudowną energią. Zregenerowane wszystko.
tylko w Was się odnawia w każdej sekundzie, bo Wasza energia nigdy nie przestaje w Was krążyć i cały czas czujecie to zasilenie. Jesteście zatem zdrowe, piękne i młode i macie wszystko, żeby tworzyć swoją rzeczywistość, do której właśnie wracacie na 3. Możecie otworzyć oczy. Anetko, zacznę od Ciebie. Jak się czujesz? Dobrze, w porządku. Super. Kasiu, jak się czujesz? Super. Lekko oszołomiona, ale naprawdę super. Wróciła Pani do siebie? Do swoich częstotliwości, energii? Teraz już wiesz, kim jesteś? Mhm. Okej. Okay. I wiesz, że możesz bez mamy? Tak, jak najbardziej. Brawo, proszę Pani. Chcesz opublikować swoją sesję? Myślę, że tak. Brawo! A zostawiamy tę piękną twarz? Tak, tak. O, no to tym bardziej się cieszę. Brawo, Kasiu. Cudownie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę, dziewczyny. Dziękujemy.